Tak jest. Widać? I na tych cyganów, co wychodzi, weźmy, zobaczmy. Tych cyganów, co wychodzi. No, co zobaczmy. To wszystko. Zobacz, ile tych cyganów tu wyszło. I teraz po co oni tak wyłażą? Państwo zobaczą. Zobaczcie, ile tych cyganów tu idzie katolickich. Zobaczcie. Państwo zobaczcie. Kolejki, nowe sklepy będą zamknięte, ale Państwo zobaczcie. Ile tych cyganów katolickich. No to już jest francuska. Proszę Państwa, Stadion Narodowy i Galeria Milano, gdzie dwóch policjantów stoi. Państwo zobaczą, będzie wernisaż 5-6, będzie tu wernisaż. No i teraz jedziemy, proszę Państwa, odjeżdżamy przez ten Narodowy Stadion. To jest ta Berezyńska ulica, proszę Państwa. Będziemy jechać przez całą Pragę południe. Tutaj jest ulica Berezyńska i proszę uważać, bo tutaj są napady. Jak się przechodzi wzdłuż parku, a nie daj Boże, przez park tutaj, gdzie jest wejście. Także proszę Państwa, zaraz pokażemy to wejście, no bo policja chodzi, no ale to wiecie Państwo, jak wejdziecie o 8 rano, to co? O, tu jest wejście, prawda? No, od strony ulicy Berezyńskiej. No i teraz jedziemy, proszę Państwa, przez całą tą Pragę południe. No i teraz Państwo zobaczą. Macie tutaj wszystko przy ulicy Waszyngtona, ogromnej ulicy. No bo akurat w Białymstoku jest ulica Waszyngtona, ale ona jest taka malutka. Waszyngtona taka, na której tam badacze świętego pisma mają pałac. No to tam tylko ten pałac jest duży, a ulica malutka Waszyngtona. Natomiast tutaj w Polsce Waszyngtona jest duża, bo oni tu w Polsce bardzo marzą o Ameryce w ogóle i ta Ameryka jest rozdmuchana, rozreklamowana, co teraz stwierdzili, że Rosja bliżej i ten Putin, ten mój wujek, straszy Pershingami. Także proszę Państwa, tutaj Ameryki nikt nie odkryje, nikt nie odkrył, bo cyganów tutaj, proszę Państwa, na Pradze katolickiej Polsce jest pełno. Cygan na cyganu, dziad na dziadu, gad na gad, to wszystko katolickie. Oczywiście tutaj myśmy mieli, proszę Państwa, miałyśmy na tych działkach przy Waszyngtonie na salę królestwa. Na stadionie dziesięciolecia mieliśmy salę królestwa. W Radwarze mieliśmy salę królestwa, a teraz mamy na szwedzkiej. A jeżeli więc Państwo pojedziecie tam na w kierunku Targówka, to tam do Anglo-Ameryki Białystok, to jeszcze jest, proszę Państwa, kilometrów 200. Tu jest Kinowa ulica, no bo to wszystko skacze, proszę Państwa. Państwo myślicie, że my mamy tutaj komfort jakiś? Ja też jak śpiewam na koniu, to jak ten koń podskakuje, to jak ja mam zaśpiewać? No, nie jest to łatwo, dlatego też kilka razy śpiewałam bez konia. No. Tu jest szpital, proszę Państwa, Grochowski, mówią też szpital praski. U tych cyganów katolickich Państwo widzą, że to są takie twarze nieogolone, nieświeże, nie nowe, takie ciemne. No ale to przecież nie o to chodzi, bo nosem pociągają cygano barany. Także nosem pociągają. Wiatraczna, także proszę Państwa, zdradzi Państwo od razu, gdzie my jesteśmy. Także jeżeli my nie znajdziemy się w takiej twierdzy, gdzie jest Słowo Boże, gdzie jest Biblia, no to jesteśmy w świecie cygańskim. Tam, gdzie nie będziemy strzeżeni, proszę Pani, jakąś prawdę, jakąś Biblią. Tutaj
te dwa dziady katolickie wlazły cygańskiej maści, to tak nosem pociągają i tak coś ziewająco gadają ze złymi wibracjami. Także no, ogólnie ten system baranów pociąga nosem. No, a że świnie to wiadomo. Dobrze. I teraz tak. Państwo zobaczą. Uniwersam Praga Południe, czyli samo się to tu wszystko nam kłania. Uniwersam Wiatraczna Praga Południe, także kolejki duże cyganów katolickich, proszę Państwa, bo to jest mieszanka taka, nawet trzeba powiedzieć cygano, że do dziadogadów. Tutaj Państwo zobaczą na ten napis: targowisko przy Uniwersamie Praga Południe, a tam wielokrotnie Praga Południe, Praga Południe, Praga Południe, Grochów, czyli że jesteśmy na Pradze Południe w katolickiej, katolickiej, mało, mało katolickiej Polsce. A Uniwersam Targowisko. Czyli Państwo zobaczą, jak my pięknie jedziemy z Narodowego Muzeum, z Rotundy, z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, z centrum samego. No to oczywiście, że tam, że to mówimy samo centrum katolickiej Polski, a to wcale tam o niczym to nie świadczy, że tam jest jakaś kultura, bo na przykład jeżeli mówimy o Pałacu Kultury, prawda, no to tam bardzo dużo jest tych bezdomnych dookoła pałacu, czy w samym pałacu przychodzą, się golą i tak stukają tam tymi, ale ci co tu wsiedli, Państwo widzieliście, no to byli nieogoleni. Tutaj gdzie jest ta szczerba pomiędzy blokami, tam policja stoi, to tam idzie się prosto i w lewo, jest urząd pracy. No to jeżeli my jesteśmy bezrobotni, no to jesteśmy tam zarejestrowani, prawda? A tutaj pokazują oszustystyczną firmę Play. Kiedyś Mareczek mi wstawił, proszę Państwa, SMS-y bezpłatne na cały miesiąc. Okazały się kaszliwie kłamliwie, proszę, kłamliwe, że wcale nie działało. Parę dni pochodziło i przestały SMS-y przechodzić, po prostu wracały. Także wszystko jest nieprawdziwe w tej firmie i to już któryś raz. Tu taki mały komisariacik, jak będziecie niegrzeczni, to sobie zasada, Państwo zobaczą. Tutaj nasze te tereny, gdzie żeśmy tu głosili cygano, żydo-dziadogadom katolickim, no bo katolicy są zawsze abiblijni. Nie widzieli Biblii na swoje oczy w życiu. No nie jeden, jak 3 miliony w Warszawie mieszka. Tutaj Józefina Bądziela właśnie mieszkała. Tak, Omulewska, Okuniewska, no i Państwo zobaczą. Tutaj te twarze takie, co stoją, są niezadowolone na tym przystanku. Tamten blok to jest taki najnowszy raczej. No. I tutaj mamy już plac Szembeka, targowisko przy placu Szembeka, gdzie kościoła może nie będziemy pokazywali kościoła, proszę Państwa, chociaż może przez chwilę, proszę Państwa, tu jest Żółkiewskiego. Przejedziemy tutaj, proszę Państwa, przez cały ten kościół, przez parafię. A tu Zamieniecka cała była, proszę Państwa, i kaszlą cygano, że do dziadogady katolickie. Tutaj też przy tej ulicy i przy tamtej mieliśmy pełno i pod tą 19, 115 też geniusia wiących mieszkała i tu Gdecka. Wszędzie, 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 proszę Państwa, tutaj zainteresowanych swoich miałyśmy. Żółkiewskiego, tu jest Tarnowiecka ulica w ogóle. Tak, o Państwo widziałyście napis. Tarnowiecka. Także, proszę Państwa, cygany katolickie się strasznie wściekają. Tutaj łysy Olek mieszka, już nie żyje. Chodził z Krysiaczkiem, Krysią dookoła Uniwersamu, proszę Państwa. I umarł łysy Olek, ale bardzo dobry brat.
I tutaj na Grochowskiej też głosiła jakaś tam cyganka, która była pionierką u świadków Jehowy. O tamtym bloku, tak długim takim, Olek mieszkał łysy. Cyganka tu głosiła, która była pionierką. Oczywiście u świadków Jehowy to nie ma różnicy, czy to jest Żydówka, czy to jest cyganka. Natomiast dziady katolickie tak zobaczą, że to Żydówka albo to cyganka, to całe życie psioczą i oni są niereformowalni, dziady katolickie. No bo to papież, bo to papież święty, a cyganka gdzie tam będzie święta? Albo Żydówka, prawda? I całe życie będą jako niereformowalni psioczyć na cygankę, na rumunkę, na Żydówkę, na to, na tamto. A my mówimy to, ujmujemy w ten sposób, że ta, która psioczy, to jest dziadówka katolicka, dziadówka. Dziadówka na przykład jak wejdzie, to stoi i się opiera o słupki w autobusie. Zamiast usiąść, dać miejsce, utorować drogę kolejnym tam pasażerom. Także proszę Państwa, dziady katolickie to one od średniowiecza są nieuczciwe, niesprawiedliwe. One by za papieża to by oczy ci wydrapały, ale przecież one Biblii nie znają. Nie znają prawdy, to są systemy abiblijne. Żeby chociaż nawet z ciekawości do cerkwi zajrzały, to już byłyby jako te Amerykanki, bo nasze Amerykanki są wścibskie i wszędzie wejdą, ale one się interesują. A dziadówki katolickie tylko te różańce krepią je, aby trzepać. Także Państwo zobaczą, że górniak śpiewała cyganka w stolicy, tu w Warszawie, i Warszawa jest w niebo wzięta ze względu na cygankę, no bo cyganka jest warszawianką, górniak, no ale ona jest dobra. Także dziadule stoją tutaj sobie, pokopci, no i Peta rzuci kopytem przy gniecie, no i tak to jest. Także proszę Państwa, no jesteśmy tutaj w katolickiej Polsce, a w Warszawie, nad Wisłą, na Mazowszu. I nie wiem, do której te sklepy są dzisiaj czynne, ale jutro to na pewno są nieczynne, no bo oczywiście cyganie katoliccy to teraz jak jakiś taki sygnał świeckiego święta usłyszą, to zaraz się podniecają, że to wolne dni, bo cygany katolickie nic nie chcą robić. I tak by chciały, tylko one nawet jeszcze chciały pozamykać, proszę Państwa, supermarkety. Ja mówię, zaraz, tu jeszcze i kina są, tu jeszcze i restauracje. Tutaj mieliśmy Nescafe, proszę Państwa, kiedyś to zlikwidowali. Ale Państwo zobaczą, pełno tych cyganów tu latało. Rzeczywiście po płotach, jedna w jedna, ale byli tacy cyganie bardzo bogaci i tam chodzili do Nescafe. I nawet tam był Sfinks, taka kawiarnia, taka restauracja, to tam się też zaopatrywali, tam właśnie. Natomiast proszę Państwa, no katolicy to tylko psioczą, nie lubią tych Żydów, nie lubią cyganów, nie lubią Rumunów, tylko papieża swojego kochają, ale na niego też naplują.